Jest ogromna asymetria między zwykłym człowiekiem, czy nawet zwykłym przedsiębiorcą, a dużą instytucją finansową, która proponuje różne produkty finansowe. Takie jak właśnie polisolokaty, takie jak kredyty we frankach, czy jak umowy leasingu. Tak? I uważam, że powinny być odpowiednie regulacje prawne oraz instytucja, która powinna chronić w tym momencie słabszego. Tak? No bo po drugiej stronie mamy sztab finansistów, prawników i specjalistów od inżynierii finansowej. A po drugie są zwykli ludzie, którzy nie są zawodowcami w tym przypadku. Prawo jest po to, żeby chronić tych słabszych w takim momencie. Więc to jest jedno. Tutaj drugie, można powiedzieć, że druga rzecz to jest administracja skarbowa. Tak? No nie może być tak, że administracja skarbowa nie rozpatruje w ogóle podstaw prawnych zobowiązania podatkowego. Oni tylko stwierdzają, jest albo nie ma i kto ma płacić. Gdyby Urząd Skarbowy zainteresował się, jaka była podstawa prawna wypowiedzenia tej umowy leasingu, tak, gdyby się tym zainteresował, to dzisiaj prawdopodobnie te 5 milionów złotych leżałoby na jego koncie, a nie w moich zobowiązaniach do Urzędu Skarbowego. Tak? Czyli Urząd Skarbowy powinien również rozstrzygać zgodność z prawem zobowiązania podatkowego, tak? Ale drugi tu element powstaje, tak? Bo to jest druga patologia, czyli my również nie jesteśmy chronieni prawem przed nadużyciami ze strony Urzędu Skarbowego. Tak? Dlatego, że dzisiaj może przyjść urzędnik skarbowy, stwierdzić, że jest zobowiązanie podatkowe, z którym się na przykład nie zgadza podatnik, wymierzyć karę i następnie tą karę wyegzekwować, niszcząc przedsiębiorstwo. Czyli dzisiaj Urząd Skarbowy jest tak, prokuratorem, policjantem i komornikiem w jednej osobie. I jeszcze właściwie sądem. Tak? Powinno być tak, że jeżeli są spory, to należy chronić majątek podatnika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Czyli nie wolno nikogo pozbawiać majątku bez prawomocnego wyroku sądu. Jest wiele takich przypadków, że w ten sposób firmy zostały zniszczone. Następnie te firmy wygrały procesy, tylko że już ich tak naprawdę nie było. To jest drugi element patologii. I trzeci to jest wymiar sprawiedliwości. Tak? Czy uważam, pierwsza sprawa to jest prawo upadłościowe i sposób jego stosowania. Tak? Jest teraz nowe, więc dajmy troszkę czasu i przyjrzyjmy się temu. Ono jest znacznie lepsze niż poprzednie, ale powinno być tak, że prawo raczej stwarza warunki do restrukturyzacji, bo restrukturyzacja zawsze jest lepsza dla wszystkich. Jest lepsza dla firmy, lepsza dla ich pracowników, lepsza dla wierzycieli i lepsza dla Skarbu Państwa, bo dostaje Skarb Państwa podatki. Na likwidacji wszyscy tracą, to kto zarabia? Tak naprawdę zarabia syndyk. A nie powinno tak być. Syndyk powinien raczej być wynagradzany od stopnia zaspokojenia wierzycieli, czyli powinien pomóc firmie zrobić restrukturyzację, a nie jej szkodzić, tak? Więc to jest trzeci element patologii. I następnie same sądy orzekające w sprawach. Uważam, że szczególnie sądy czy sędziowie orzekający w sprawach o wysokiej wartości, znacznej wartości, powinni przechodzić szkolenia z zakresu ekonomii i powinni być regularnie egzaminowani, czy mają wystarczające kompetencje do tego, żeby orzekać w takich sprawach. Wtedy sąd będzie sądził, a nie mniemał. A to jest zasadnicza różnica.